Najlepiej zwalić winę na to, że mamy kiepski podział administracyjny, niż złapać się za jaja i poszukać rozwiązań, jak spowodować, żeby nasze miasto stało się atrakcyjne dla mieszkańców. Trzeba się przyjrzeć, dlaczego jest taka wewnętrzna w naszym kraju migracja do dużych miast. To nie jest tak, że mniejsze miejscowości są nieatrakcyjne pod względem chociażby cen nieruchomości. One są dużo bardziej atrakcyjne dla ludzi, ale czego brakuje w takich mniejszych miastach? Pracy plus brakuje dobrych uczelni. Z perspektywy mieszkania tutaj w Krakowie, w dużym mieście, uważam, że niespecjalnie się to będzie wiele różnić. Kolejny temat mają być nowe województwa. A przynajmniej w opinii pana prezydenta, i to co ciekawe, w artykule na Business Info nie jest napisane, przez długo nie jest napisane jakiego prezydenta. Dopiero w pewnym momencie się pojawia taka idea. Bo o co chodzi? Prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki z Lewicy, opublikował złożenie wniosku, z którym wrócił się do premiera Donalda Tuska. O administracyjne przemeblowanie Polski. Bo jak wiecie, w Polsce aktualnie mamy 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu i 2477 gmin. No i pan prezydent Włocławka, jako że był pokrzywdzony, bo jego miasto jest takie mniejsze, gdzieś tam się powołał na raport Łukasza Zaborowskiego, który został opublikowany przez Instytut Sobieskiego, że może lepiej byłoby, żeby było inaczej niż te 16 województw. Zresztą mówi tutaj wprost w cytacie: mnóstwo miast całego kraju, które wcześniej miały status miast wojewódzkich, zmaga się do dzisiaj z kryzysem społeczno-ekonomicznym. W obecnym układzie administracyjnym, czyli 16 województw, miasta średniej wielkości tracą na znaczeniu atrakcyjności, a ludność masowo migruje do miast wojewódzkich. No i on zaproponował w związku z tym, żeby zrobić inny wariant. Czyli żeby, no bo tutaj jest publikacja w Instytutu Sobieskiego, wariant trzeci, czyli równoważący, zakłada powstanie 22 województw na mapie. Pojawiłyby się ośrodki takie jak województwo warszawskie, lubelsko-podlaskie, krakowskie czy piotrkowsko-częstochowskie. Z mapy zniknęłoby na przykład województwo opolskie, a jego miejsce powstałoby województwo górno Śląskie, zresztą macie mapę teraz przed swoimi ekranami. No i pytanie, słuchajcie, co wy na ten temat myślicie? No bo te 16 województw faktycznie zostało kiedyś tam wymyślone. W 99 było, tak? Dobrze pamiętam? No tak, AWS-u czasy. Tak, i jakby stwierdzili, że będzie już 16. Ja do dziś nie znam ludzi z Częstochowy, którzy się po prostu pieklą, jak słyszą, że są Ślązakami, nie? Gdzie jakby Częstochowa, Śląsk, no kurde, nijak to do siebie nie pasuje, tak? I jakby, no wiecie, idea jest taka, że zawsze w województwie miasta ściągają najwięcej mas całego województwa. Są te mniejsze miasta, które jednak tracą, nie? W Małopolsce też mamy tutaj kilka dużych miast, które jednak tracą na rzecz... Pytanie, czy tracą Krakowa. Dlatego, że mamy kiepski podział województw na kraj, czy mamy kiepskich włodarzy w danych miastach, którzy nie dbają o to, żeby... Jedno nie wyklucza drugiego. No właśnie, bo najlepiej zwalić winę na to, że mamy kiepski podział administracyjny, niż złapać się za jaja i poszukać rozwiązań, jak spowodować, żeby nasze miasto stało się atrakcyjne dla przybyszów czy dla mieszkańców. Znaczy w Mazowieckim, no to od dawna się mówi, że Warszawa powinna być wydzielonym województwem, bo totalnie ściąga wszystko, co można, tylko do stolicy, tak? Znacie jakieś inne miasta z województwa mazowieckiego? Oczywiście. Płock. Duże tak, miasto. Tak strzelam, nie? W ciemno. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Więc pytanie, czy to jest coś, co w ogóle wam tutaj w duszy gra, to myślisz, że to jest dobry pomysł, czy wam to osio radno? Słuchajcie, popatrzmy historycznie. Parę tysięcy lat temu Warszawa nie była Warszawą, więc mówię, to jest kwestia włodarzy i dbania o to, żeby dane miasta się rozwijały. I oczywiście nie musimy powodować tego, żeby Włocławek był drugą Warszawą, czy tam te mniejsze miasta były drugą Warszawą, bo nie o to chodzi nam też. Bo one jak gdzieś lokalizacyjnie, czy tam, nie wiem, urbanistycznie nie są gotowe na przyjęcie takiej liczby ludzi, ale uatrakcyjniajmy te miasta do takiego poziomu, żeby nie było takich problemów. Ale to właśnie ten plan zakłada, nie? Że jakby przez to, że zrobimy, odciążymy te duże miasta, a te mniejsze miasta staną się wojewódzkimi, no to wtedy zrównoważymy jakby ten rozwój na całą Polskę, nie? Podział nic nie zmieni. Dokładnie, podział nic nie zmieni. Dlatego, że trzeba się przyjrzeć, dlaczego jest taka wewnętrzna w naszym kraju migracja do dużych miast. Co za tym idzie. Pierwsza kwestia, najprostsza do przewidzenia. Miejsca pracy. Druga, wykształcenie. Najlepsze uczelnie są w dużych miastach. Co utrudnia migrację do dużych miast i wstrzymuje niektórych ludzi przed taką migracją? Ceny nieruchomości. Czyli to nie jest tak, że mniejsze miejscowości są nieatrakcyjne, bo pod względem chociażby cen nieruchomości one są dużo bardziej atrakcyjne dla ludzi, ale czego brakuje w takich mniejszych miastach? Wszystkiego. Pracy. Dobrych zakładów, plus brakuje dobrych uczelni.
I teraz tak, dlaczego zakłady lubią duże miasta? No bo nie mają problemu z pozyskaniem pracowników. Dlaczego nie chcą budować zakładów dużych, produkcyjnych czy innych w mniejszych miastach? Bo w przypadku, kiedy nie będzie tam ludzi, nie będą chcieli ludzie tam pracować, to oni zostają z inwestycją na setki milionów złotych i nie ma kto tam pracować. Mhm. Zobaczcie, że są firmy, chociażby duży producent Ekookna, który buduje swoje zakłady w okolicach Rybnika, Raciborza, tam chyba jest fabryka, w Kędzierzynie Koźlu wybudował, czyli to jest ktoś, kto widzi potencjał tych miasteczek. No jest też duże bezrobocie, no właśnie dlatego. I to są aglomeracje, które mają małych miasteczek bardzo blisko siebie. Nie? Tak, więc... ale to jest producent, który przynajmniej do niedawna słynął z tego, że zabezpiecza świetne dochody, świetny socjal dla ludzi, więc on ściąga wszystkich ludzi do siebie, do zakładów pracy. I on tak naprawdę robi jedną prostą rzecz. Za ciut pewnie mniejsze pieniądze niż trzeba byłoby warszawiakowi zapłacić za pracę, pozyskuje naprawdę wiernych pracowników, tak? To jest bardzo fajna, mądra działalność. Ale znowu, to są trzy miasta, takich zakładów jest może z 5 w Polsce czy 20, nieważne, ale małe miasteczka borykają się z brakiem inwestycji, z brakiem dobrych uczelni, z brakiem dobrej pracy. Jedyne, co mają do zaproponowania, niższe ceny nieruchomości, ale być może to też już za długo nie potrwa. Cała reszta, jak infrastruktura typu szkoły, szkoły średnie, żłobki, przedszkola, komunikacja miejska, też jakby w tych mniejszych miejscowościach nie jest na takim poziomie jak w dużych aglomeracjach. No bo w dużych aglomeracjach to musi inaczej funkcjonować, bo dużo większa ilość jest potrzebna tego typu usługi. Więc to też byłoby do poprawy. Gdybyśmy to naprawili, to podejrzewam, że nikt by nie miał pomysłu, żeby jechać do Warszawy, bo mówmy się, Warszawa, Kraków to są tak duże miasta, że tam nie ma nic ciekawego. Tłok, brudno, syf i tak dalej. I każdy by wolał w swoim małym świecie też żyć. Nie każdy ma ambicje wyjeżdżania do Warszawy i tam szukania nie wiadomo jakiej pracy, jakie ma ambicje. Ja też jestem, brzydko mówiąc, wieśniakiem spod Krakowa już dzisiaj, bo dla mnie duże miasta to nie są miejsca, w których ja się czuję swobodnie. Tutaj bardzo różnie ludzie na to patrzą. Tak. I kto chce, niech jedzie, tak, spoko. I jedna to jest taka migracja właśnie do tych miast, tych stolic wojewódzkich, a druga to jest właśnie cała Polska, która chce do tej Warszawy jechać. I na przykład mi się tutaj podoba, i takim fajnym przykładem dla mnie są Katowice i to, co się dzieje wokół nich. No tam to miejsce staje się bardzo atrakcyjne poprzez to, co się tam dzieje. A takim przykładem na przykład miasta, które bardzo dużo straciło, bo straciło bycie status swój wojewódzki, to jest na przykład Przemyśl, który jest, bym powiedział, w potencjalnie ciekawym miastem, położonym w ciekawym miejscu, które w momencie, kiedy straciło właśnie swój status wojewódzki, no praktycznie połowa ludzi stamtąd wyjechała, nie ma nawet restauracji otwartej po godzinie 19. To jest jakaś tragedia i wydaje mi się, że tutaj o to chodzi, że jednak jakaś administracja wtedy zaczyna się tam dziać. Po prostu są jakieś takie czynniki, które mogą przyciągnąć ludzi. Natomiast z perspektywy tego, że mieszkam w Krakowie, powiem szczerze, że jakoś... Znaczy rozumiem ludzi, którzy chcieliby stworzyć stolice wojewódzkie w swoich miastach, bo to im da pewne możliwości. Natomiast z perspektywy mieszkania tutaj w Krakowie, w dużym mieście, uważam, że niespecjalnie się to będzie wiele różnić. Mieszkając w mniejszym mieście? Znaczy mieszkając w większym mieście, tak jak w Krakowie, no to dla nas wyjdzie to samo, tylko zostanie to rozdrobnione w jakimś stopniu, nie? Znaczy wiesz, nie wiemy ile też środków byśmy stracili, gdyby powstało województwo, nie wiem, tarnowskie, tak? Kolejna administracja, kolejne koszty. Zakopiańskie, czy coś w tym stylu, tak? Nie wiemy ile, żeby wszystkie te środki są rozdysponowane w województwo, tak? Bez trzystopniowy ten system, że masz województwo, potem są powiaty i potem są gminy, tak? No, więc nie wiemy, ile środków byśmy stracili jako Kraków infrastrukturalnych, przez co my się rozwijamy i tak dalej. Właśnie, mówię to w każdym razie. Takie rozwiązanie problemów wygeneruje dużo więcej problemów, niż przyniesie korzyści. To jest hipoteza, tak? Bo to są właśnie te rzeczy w ekonomii, których nie wiemy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i jakby są tak jak Chiny, powiedzmy, jacyś włodarze, o których mówiliśmy tutaj wcześniej, którzy biorą wszystko w swoje ręce i mówią, tak zrobimy i koniec, nie? I to będzie eksperyment ogromny, ale się udaje. Są tacy, którzy będą wiecznie siedzieć, dumać i czytać tylko ekspertyzy i raporty różnego rodzaju ośrodków naukowych i nic nie zrobią, aż im się kadencja skończy i tyle, tak? Ja nie mówię, że to jest dobra czy zła decyzja, czy raczej pomysł w tym przypadku, tylko po prostu się zastanawiam, nie? Ale ja wam dam takie porównanie. Jak złapiesz gumę w samochodzie oczywiście, to pytanie, czy chcesz samochód rozbierać, dodawać piąte koło, żeby w razie czego móc dalej jechać, czy myślisz, jak naprawić to, co jest zepsute? Przecież są piąte koła w samochodach. W sensie takie, co się kręci, jak jedziesz, czy tam szóste, czy siódme. Bo wydaje mi się, że lepiej i taniej naprawić to, co jest, niż kombinować znowu z nowym pomysłem. Bo zobaczmy, co się dzieje w historii. 49 województw, wcześniej 17, teraz 16, później 22.
gimnazja, szkoły średnie, znowu bez gimnazjów, znowu 8 klas. Lubimy zmieniać, generuje to gigantyczne koszty no, na wielu płaszczyznach, ale to nie jest tak, że to za każdym razem naprawiło cokolwiek. Jak było źle czy dobrze, tak dalej jest źle czy dobrze. Jak dzieci chodziły do 8-klasowej szkoły podstawowej, później gimnazja, znowu chodzą i umówmy się, my nawet między sobą wiemy, że jesteśmy w różnym wieku. Jedni mieli 8 klas, drudzy mieli gimnazję, ale my jakby się jesteśmy w stanie dogadać, to nic nie zmieniło po drodze, jakby zmiana. No, ale to bym nie porównywał, to panie Wajda, no to tak samo mógłbym powiedzieć, no to nie róbmy nic, nic nie zmieniajmy, bo niech będzie tak jak jest, dlatego, bo i tak to wszystko, co tak, zmienimy, to tak, zrobi źle. I przecinek, akurat. Naprawmy to, co jest. Akurat 8 klas to jest taki fajny przykład tego, że się ten eksperyment z gimnazjami się nie powiódł. Bo jesteś gimpaza, nie? Tak, bo no doświadczyłem widać tego, a jako że chodziłem do matwizu, to wiem, że to skrócone liceum po prostu obniżył się poziom. Mm-hmm. Poziom przedmiotów ścisłych po prostu, więc fajnie, że jest ten powrót. Więc jest różnie i jak się pewnych rzeczy nie przetestuje, tylko wszystko się będzie rozważać na papierze, to też nigdy tak, się nie da. Właśnie miałem powiedzieć, że na papierze zawsze wszystko jest fajnie. Znaczy.